Wszystko dzisiaj, proszę Państwa, o Paderewskim. Błyski i blaski Paderewskiego. Paderewski dawał koncerty, z których cały dochód przeznaczał na taki fundusz pomocy ofiarom wojny w Polsce. Był taki fundusz na ten cel. Wygłosił 340 przemówień, w których właśnie apelował o pomoc narodowi polskiemu. Wielokrotnie osobiście rozmawiał z prezydentem Wilsonem, angażując prezydenta w dzieło odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaangażowanie prezydenta Ameryki widać najlepiej w programie pokojowym, który przedstawił 8 stycznia 1918 roku w orędziu do kongresu. Ten program składał się z 14 punktów. 13 punkt tego programu głosił: powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezsprzecznie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny następny dostęp do dobry prawa, człowiek, a którego niezawisłość polityczna i gospodarcza oraz całość terytorialna winna być zagwarantowana. Kolejny człowiek, proszę Państwa, dobry. Radio obrotowe, Radio Conchita, Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Paderewski namówił Amerykanów, żeby przysyłali szczepionki. Udało się powstrzymać epidemię tyfusu, zapobiec głodowi. Został premierem, godził pokłóconych, podpisał traktat wersalski. No naprawdę, najlepszy pianista wśród polityków i najlepszy polityk wśród pianistów, chyba. W pierwszym momencie wykonał kawał dobrej roboty. No ale później to wszystko zaczęło się wymykać spod kontroli, no bo muzyk a polityk to są dwa odrębne światy. Artysta, który zostaje... Baba zaczyna gadać, nie? Głupoty. Polityka zawsze była brudna. W każdym systemie, w każdym stroju... No widzisz, to może i chówka. Artyzm i muzyka to było coś czystego. Siadał do pianina, mógł nawet się pomylić, mógł coś sfałszować, mogło coś nie wypaść, tak? Ale on to robił jak najlepiej, jak mógł i był sam w tym swoim koncercie. Natomiast w polityce to jest taka plątanina interesów, że niestety tu nie mogło być nic czystego, ani nic dobrego. A jeszcze ta jego żonka, oczywiście Helena, która wtrącała się we wszystko, co tylko mogła. Przestawiała mu papiery, przychodziła na obrady Sejmu. No, Piłsudski mówi, że no, jak chcesz ze mną porozmawiać, to pójdziemy do toalety, zamkniemy się i możemy przez chwilkę cztery oczy. Bo inaczej żonka oświadczała, że on jest zmęczony i on właśnie powinien się położyć, co mu do jakiejś głowy zawracają jakąś politykę. Także jako polityk szybko się wypalił, szybko się sparzył, szybko się odsunął, ale kiedy później ponownie okazało się, że ojczyzna w niebezpieczeństwie, oczywiście był pierwszy do pomocy, był pierwszy do dawania pieniędzy, do obrony, do pomagania innym. No był wielkim filantropem, on fundował pomniki, stypendia, przecież duży wkład finansowy włożył w budowę Filharmonii Narodowej. Fundował pomnik Chopina w Żelazowej Woli. Sanatorium dla chorób płucnych, tak to się nazywało, które czynne jest po dziś dzisiejszy w Zakopanem. Żebrakom ulicznym pomagał. No, fundował również stypendia dla studentów, którzy pochodzili z biedniejszych rodzin. No przede wszystkim... Niesamowite, całe, no. Nie tylko swoje niesamowite. Honoria, ale swój majątek rzeczowy i to, co pozostało na jego kontach, niesamowite, w swoim testamencie przekazał narodowi polskiemu. Był bardzo, jak wtedy mówiono, szczodrym człowiekiem. Wydaje mi się, że w tym środowisku, w którym my przebywamy, czyli w środowisku muzyki poważnej, jednak większość ludzi odbiera Paderewskiego jako kompozytora, jako pianistę, a ta działalność patriotyczna dopiero zaczyna się przebijać. My staramy się bardzo dużo mówić o tym, o działalności Paderewskiego, że Polski wtedy nie było na mapach świata i on robił wszystko, żeby Polska wróciła do siebie, co właśnie dzięki.
się